Niezły pacjent w Radiu Z. Zaprasza Michał Figurski. To wygląda trochę jak w tym dowcipie. Przychodzi baba do lekarza, a lekarz mówi imię? Janina. A nazwisko? Ochojska. A data i miejsce urodzenia? 12.03.55 Gdańsk. No to idziemy dalej. Bardzo mi się podoba, że pani tak karnie odpowiada. Wzrost? 1,54 m. Waga? 58. Ogólny stan zdrowia, jak pani ocenia? W skali od 1 do 10 powiedzmy. 7. No, muszę powiedzieć, że aparycja pani Janino wskazuje na takie dobre, mocne 10. Sprawdzimy, co na to lekarz. Dzień dobry panu. Dzień dobry. To żeby tradycji stało się zadość, imię? Andrzej. Nazwisko? Kułakowski. Panie Andrzeju, a pan co za lekarz jest? Ja jestem chirurgiem, onkologiem. Emerytowany. To znaczy? Od jak pana w stanie spoczynku, panie profesorze? Ja jestem od 2010 roku. Ja mam 90 lat akurat w tej chwili. Przepraszam, jeszcze raz? 90. Przepraszam, a co spożywa pan profesor na śniadanie, że się tak dobrze trzyma? Zawodu? No, normalne, lekkie śniadanko, normalny lunch i normalna kolacyjka. I zdaje się pogoda... No właśnie, zdaje się pogoda ducha, którą pan profesor prezentuje. No to tego mi chyba nie brakuje. Tak? Bo te endorfino to chyba lek na wszystko. A na co? No właśnie, kolejne pytanie w naszym kwestionariuszu. Co pani jest, pani Janino? Czy ja jestem pacjentką od 8 miesiąca życia. Zachorowałam na polio. No i od tego czasu towarzyszą mi też różne choroby. Nie chcę ich tutaj wymieniać, ale polio rzeczywiście wpłynęło na całe moje życie, nie tylko medyczne, ta konieczność stałej rehabilitacji, operacji, usprawniania i tak dalej. I uporanie się z tymi problemami, które niesie niepełnosprawność. Natomiast teraz choruję na raka, którego wykryłam wiosną tego roku. Czy lekarze wykryli i jestem w trakcie leczenia onkologicznego. Pani popełniła taki wpis na Twitterze. Muszę wam coś ważnego powiedzieć. Tu skupiła pani uwagę na sobie. Zaintrygowała pani wszystkich. Rozumiem, że w tej samej sprawie jest pani dzisiaj gościem w naszej audycji Niezły Pacjent w Radiu Z. Tak. Pani lubi intrygować, pani Janina. Ja nie wiem, czy to jest intrygowanie. Ja uważałam wtedy, w tym momencie, kiedy ogłosiłam publicznie, że mam raka piersi. Ja wtedy kandydowałam do Parlamentu Europejskiego. Z pozytywnym skutkiem. Europejskiej, tak, z pozytywnym skutkiem. I uważałam, że nie mogę ukrywać wobec wyborców tego faktu, że za chwilę nie będę miała włosów, że będę pojawiała się w klinice onkologicznej, no bo wyborcy mieli zdecydować, czy chcą mnie w Parlamencie Europejskim i czy wierzą w to, że ja jestem tam w stanie zrobić to, czego oni oczekują, wybierając mnie, tak? Słuchając mnie i wybierając mnie. Gdybym nie startowała w wyborach, nie ogłaszałabym tego publicznie. No i pewnie tak jak wiele osób, po prostu byłabym w tym cyklu leczenia. To jest niespotykana szczerość polityka, pani Janina. Tak, natomiast zobaczyłam później, zarówno po ogłoszeniu tego publicznie, ale później podczas spotkań z klubami Amazonek, z różnymi grupami ludzi, później już też podczas wywiadów na ten temat, że bardzo dużo mogę ludziom dać z tego mojego doświadczenia, które w tej chwili przeżywam. W zamian za szczerość dostała pani 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy głosów. Europosłanka Janina Ochojska oraz pan profesor. Pan profesor jest onkologiem i dzisiaj na ten temat będziemy również rozmawiali. Niezły pacjent w Radiu Z. Dzisiaj gościem Janina Ochojska oraz pan profesor Andrzej Kułakowski. Pan profesor w stanie spoczynku. Jak podkreślał, z uśmiechem na ustach. Ile lat pan przepracował w zawodzie, panie profesorze? No, 47 lat w Centrum Onkologii i 10 lat byłem konsultantem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii. 57, można powiedzieć. 57 lat w zawodzie. I czy pan może powiedzieć, znam raka?
Czy znam raka? No do pewnego stopnia tak. Pytam prowokacyjnie, dlatego że nam się wszystkim wydaje, że my wszystko o raku wiemy. Tymczasem... No, na pewno nie. No właśnie. Pani Janino, pani pomaga społecznościom dotkniętym wojną, klęskami żywiołowymi. Ale tak naprawdę w pewnym sensie można powiedzieć, w sensie biologicznym, że w tej chwili wojnę ma pani w sobie. Proszę nam o tej walce opowiedzieć. No, to jest wojna z czymś, co człowiek ma w ciele, co niszczy jego organy, tak, w zależności od tego, jakie są atakowane przez raka. No i ta walka polega na tym, żeby te komórki rakowe w każdy sposób możliwy, proponowany przez specjalistów, usunąć. I żeby ten organizm no, mógł z powrotem funkcjonować. Bo pani przypadku... miała taki wspaniałe przemówienie, które mnie zachwyciło, bo pani tuż po ogłoszeniu tego, że ma pani raka piersi, powiedziała, proszę państwa, ja zaczynam pewną walkę, ale ta walka będzie wygrana. Tak. Pani to powiedziała z dumnie podniesioną głową i pani to powiedziała o raku. Powiedziałam to o raku, dlatego że rak dzisiaj nie jest wyrokiem. Ja myślę, że pan profesor ze mną się zgodzi. Absolutnie. Natomiast oczywiście muszą zaistnieć pewne warunki. Znam panią, która 2 miesiące po odkryciu raka piersi zmarła, ale już miała tak duże zaawansowanie, że już nie można było nic zrobić. Więc ważne jest to, żebyśmy się jak najszybciej badali i żebyśmy jak najszybciej podejmowali leczenie. Proszę państwa, no ta niewiarygodna osoba i jeszcze pan Andrzej, pan profesor Andrzej Kułakowski. Dzisiaj rozmawiamy o raku w audycji Niezły Pacjent w Radiu Z. Rozmawiamy o walce, zwycięskiej walce. Audycja Niezły Pacjent dzisiaj z udziałem Janiny Ochojskiej i pana profesora Andrzeja Kułakowskiego, onkologa. Pan pół wieku spędził, no, można powiedzieć, z rakiem za pan brat, jakkolwiek to brzmi. Często się słyszy, ja mam ten najgorszy rodzaj raka. I tu wymieniamy kolejno organy, które zaatakowała choroba. Czy jest coś takiego jak najgorsza, lepsza, pośrednia odmiana raka, panie profesorze? Oczywiście tak jest, bo są nowotwory, które są bardziej agresywne, są nowotwory złośliwe, bo o tych mówimy, które są mniej agresywne, czy no, nie tak niebezpieczne, jeśli chodzi o narząd, w którym się znajdują, prawda? Także oczywiście można powiedzieć, że są raki gorsze i lepsze, aczkolwiek wszystkie są niedobre. I jak jest w przypadku pani Janiny? Mówimy o raku piersi. Rak piersi, no w tej chwili trzeba powiedzieć, że no, ja miałem do czynienia od lat 50. do naszego wieku, że tak powiem, z rakiem piersi, bo zaczynałem też badania właśnie dotyczące raka piersi, a właśnie takich węzłów przymostkowych. To zresztą było pierwsze międzynarodowe badanie. Profesor Koszarowski, Umberto Veronesi, Caceres. To było właściwie pierwsze międzynarodowe badanie na temat roli tych węzłów przymostkowych, ale już nie musimy do tego wchodzić. Tym niemniej przez całe swoje życie zawodowe oczywiście robiłem inne rzeczy również, ale z rakiem piersi zawsze byłem związany, no, z panią doktor Miką, żeśmy właściwie wprowadzili w Polsce rehabilitację nie tylko zresztą pacjentów czy pacjentek z rakiem piersi, ale w ogóle rehabilitację w onkologii. Prowadziłem również pierwsze zabiegi rekonstrukcyjne, jeśli chodzi o nowotwory głowy i szyi, ale również rekonstrukcję piersi robiłem już w latach tam 70. Więc miałem do czynienia z tym nowotworem od wielu lat i muszę jedno powiedzieć, że na całym świecie w tej chwili istnieje ogromny postęp w leczeniu raka piersi i
rzeczywiście, tak jak pani Janina powiedziała zresztą, no nie powinni w większości przypadków, bo oczywiście są przypadki, które idą niedobrze, w niedobrą stronę, ale w większości przypadków te pacjentki mogą być wyleczone, a nawet jeśli nie są wyleczone, to żyją długo już leczone w różny sposób. Po pierwsze zadaliśmy kłam stwierdzeniu, że rak, że rak zabija, szybko zabija. Pani Janino, kiedy pani została zdiagnozowana? Znaczy ja zostałam zdiagnozowana na początku kwietnia, ale chcę powiedzieć, że pan profesor powiedział o jednym bardzo ważnym wyróżnieniu, które dla dyletanta, tak, nie będącego lekarzem, jest niezwykle ważne. Ja je również usłyszałam od swojego lekarza. Pani Janino, ma pani złośliwego raka i człowiek od razu drętwieje, ale on nie jest agresywny i on jest wyleczalny. Czyli jak słyszymy, że mamy złośliwego, to nie oznacza, że on jest nieuleczalny. Tak jak rozumiem, agresywny to jest taki, który jest po prostu trudniejszy. Tak? Dzisiaj niezłą pacjentką w Radiu Z jest Janina Ochojska oraz pan profesor Andrzej Kułakowski, onkolog. Wracamy teraz do tego momentu, do kwietnia, kiedy usłyszała pani diagnozę, ma pani raka złośliwego. Słyszałem, że pani, jak to pani, wybiegła, pobiegła swoje sprawy załatwiać, wróciłam do domu i dopiero zaczęło to do pani docierać. Do tego dnia byłam bardzo zajęta. Poszłam na biopsję i pani doktor właściwie powiedziała mi, że oczywiście trzeba czekać na wynik badania, ale jest to pewne, że to jest rak. Natomiast ja miałam tyle spraw na głowie, bo już toczyła się kampania wyborcza do Parlamentu Europejskiego i miałam zaplanowany dzień taki, kiedy nawet nie miałam czasu o tym pomyśleć. Wieczorem jak dotarłam do domu i kładłam się do łóżka, sobie myślałam, Boże, przecież ja mam raka. No to teraz co robić? I tak dosłownie. Myślę, no to muszę jakoś teraz to leczenie zmieścić w tej kampanii, tak? Bo to trzeba zacząć od razu. No i następnego dnia spotkałam się z moją ekipą i powiedziałam im, słuchajcie, będziemy musieli trochę zmienić harmonogram spotkań. No bo właśnie taka jest sytuacja i przystąpiliśmy do tego jak do zadania. Nie, no, ale moja ekipa była bardzo poruszona, zresztą ja też trochę, bo wiadomo, że gdzieś tam ten lęk jest, ale ja zawsze walczyłam o siebie, żebym mogła chodzić. Najpierw, żebym mogła studiować, żebym mogła chodzić po górach, żebym mogła być astronomem, żebym mogła wysłać konwój do Sarajewa, no i taka... Cały czas taka walka z taką pewną niemocą, którą ma człowiek niepełnosprawny czy chory. Pani Ino, ale człowiek jak się dowiaduje, jak słyszy tę diagnozę, ma pani raka złośliwego, to wydaje mi się, że ten rak w tym momencie wypełnia absolutnie po brzegi życie tego człowieka, jego kalendarz, jego plany. Tymczasem z tego, co pani mówi, pani uczyniła z niego po prostu podpunkcik w swoim planie dnia. I tak należy, nie należy rezygnować z bieżącego życia. Bo życie toczy się dalej, tak? W momencie, kiedy człowiek się dowiaduje o chorobie nowotworowej, jego życie się nie kończy, tylko zaczyna się pewien etap w życiu i trzeba go włączyć w życie. Nie można odstawić życia na bok i powiedzieć, dobrze, to ja się teraz tylko zajmę tym rakiem. Natomiast bardzo ważne jest, żeby w tym okresie szukać wsparcia. Wsparcia psychologicznego, wsparcia rodziny, wiedzieć, jak będzie przebiegało to leczenie i że na przykład człowiek będzie tak bardzo osłabiony, że dobrze by było, żeby w domu ktoś coś ugotował, podał, pomógł się umyć, ponieważ czasami osłabienie po chemii jest takie, że człowiek nie ma siły ruszyć się z łóżka. No ale, zanim dojdziemy do chemii, pan profesor cały czas się tutaj uśmiecha pod nosem, słuchając pani Ani. Dlaczego? Złośliwy rak. Nazwa rak już definiuje to, że jest to nowotwór złośliwy, bo są inne nowotwory również. Także nie ma potrzeby mówić, że mam raka złośliwego, bo jeżeli się ma raka, to jest to nowotwór złośliwy, który może przebiegać bardzo agresywnie, dawać przerzuty i tak dalej, i tak dalej. Czyli nie ma potrzeby podkreślania, że mam złośliwego raka. Bo i bania się tego słowa. Tak, rak jest nowotworem złośliwym po prostu. Pani Inoczek, jak się dowiaduje, że ma raka, w dodatku złośliwego,
no to jakby wydaje mi się, że rzuca wszystko w kąt. Tymczasem pani raka rzuciła w kąt. Pani była w środku kampanii do Europarlamentu i jakby mam wrażenie, że pani z tego raka uczyniła w ogóle jakiegoś swojego sojusznika kampanii, którą pani prowadzi. Czy pani nikt nie powiedział nigdy, że polityka szkodzi zdrowiu? Znaczy, no nie wiem, w jakim to jest kontekście, tak, że polityka szkodzi zdrowiu, ale wie pan, to nie jest tak, że ja rzuciłam raka w kąt, tylko rak nie był i nie jest jedynym wydarzeniem ważnym w moim życiu i tym, co się dzieje. Ja zdecydowałam się na kandydowanie do Parlamentu Europejskiego z bardzo ważnych powodów. I teraz choroba taka czy inna, uleczalna, no nie wyobrażam sobie, że miałaby te moje ważne plany zmienić, bo to znaczy, że co? Że ja sama w sobie jestem najważniejsza, a ja zawsze mówię o tym i na tym też opiera się moje życie, że to, co najważniejszego robię w swoim życiu, to jest służba drugiemu człowiekowi i czynienie dobra. I teraz okazuje się, że nawet mając raka piersi, na przykład, można zrobić dla ludzi coś dobrego, co pozwoli im też zrozumieć, w jaki proces wchodzą. Ja jestem osobą o dość silnej konstrukcji psychicznej i potrafię sobie z takimi rzeczami poradzić. Też życie mnie do tego przygotowało. Radzi sobie pani od dziecka, prawda? Tak. Natomiast są ludzie, którzy, wie pan, ja sobie wyobrażam tak, zdrowy człowiek, nigdy na nic nie chorował i nagle, nie wiem, ulega wypadkowi, dowiaduje się, że ma raka. To jest zupełna nowość. Nigdy nie był w szpitalu. U lekarza był, jak leczył dziurę w zębie, tak? To jest rewolucja. I teraz chodzi o to, żeby pomóc tym ludziom zrozumieć, że to jest tylko część ich życia i że ta część życia, jak oni ją też przejdą, wpłynie, będzie miała wpływ no, na dalszy ciąg. I jeżeli to jest tylko możliwe, to nie należy przerywać dotychczasowego życia. Może trzeba zwolnić, może trzeba troszkę odpuścić, ale jak ktoś pisze doktorat, to nie rezygnować z pisania tego doktoratu. Tylko może go odłożyć za pół roku, jeżeli trzeba. Niezły pacjent w Radiu Z. Dzisiaj o raku rozmawiamy z panią Janiną Ochojską i panem profesorem Andrzejem Kułakowskim, onkologiem. Panie Janino, pani jest człowiekiem, który się nie poddaje nigdy. Absolutnie. Sama pani powiedziała, że życie panią tego nauczyło. Poniekąd można powiedzieć przygotowało na wszystko to, co usłyszała pani w kwietniu. Ale ja cały czas próbuję się dowiedzieć, to co w takim razie pani odpuściła? Co pani odłożyła na bok na chwilę? Gdzie pani powiedziała, dobra Janka, zwolnij. Po prostu no już teraz jest ten moment, kiedy naprawdę musisz. To gdzie są te momenty? W 93 roku odpuściłam astronomię. Zawsze to było marzenie mojego życia, byłam pracownikiem naukowym i wydawało mi się, że to jest to, co chcę robić przez całe życie. W tej całej działalności Polskiej Akcji Humanitarnej nigdy nie odpuszczaliśmy, ale nie wszystko się udawało, wiadomo, prawda? Natomiast teraz niczemu nie odpuszczam. Ja chcę jeszcze odzyskać taką sprawność, która pozwoli mi zrobić w parlamencie to, po co tam poszłam. I ja muszę powiedzieć, że jestem nastawiona niezwykle entuzjastycznie, widzę ogromne możliwości. Nie czas, żeby tutaj teraz o tym wszystkim rozmawiać. Dzisiaj o zdrowiu, nie o polityce. Dzisiaj o zdrowiu. Natomiast wie pan, ja jestem osobą, która wierzy, że to ja mogę zmieniać świat. Pan profesor, pan dziennikarz, każdy z nas może zmieniać świat na lepsze i robić to w swoim zakresie, w tych zadaniach, które do nas przychodzą. Do mnie przyszło nowe zadanie. Zobaczyłam nowe możliwości, które pozwolą mi kontynuować to, co robiliśmy i robimy w Pachu. Na szerszym forum coś zmienić jeszcze bardziej.
ale teraz zobaczyłam te możliwości również w onkologii. To znaczy w tym, co ja mogę zrobić, pomóc pacjentom zrozumieć chorobę i to, w jaki sposób z nią żyć. Ale zanim powiemy wszystkim jeszcze raz w tej audycji, że nie ma się czego bać, chciałem zapytać, jak to się wszystko zaczyna? Jakie są symptomy raka piersi? Na co trzeba uważać? No, dawniej to był po prostu guz w piersi. I trzeba powiedzieć, że w tej chwili rozpoznania raka piersi są znacznie wcześniejsze i możliwości wyleczenia są oczywiście ogromnie lepsze niż to było dawniej. A tylko mamografia jest w stanie wykryć tego raka? No, oczywiście mamografia wykrywa i pokazuje, gdzie jest ten rak w piersi, nawet wtedy, kiedy on jest niewyczuwalny i czy nawet lekarz nie jest w stanie tego zbadać w taki sposób, żeby powiedzieć, że to jest rak. Nie mówiąc już o tym, że oczywiście badania populacyjne kobiet w odpowiednim wieku, ten tak zwany screening raka piersi, to jest rzecz, która w tej chwili no jest, można powiedzieć, stosowana prawie na całym świecie. Ja nie mówię o krajach nierozwiniętych, ale w krajach rozwiniętych w ten sposób uzyskuje się wczesne rozpoznanie. A wczesne rozpoznanie gwarantuje nam możliwości wyleczenia raka piersi w 94-96%. Także... Co panią zaniepokoiło, pani Anino? Co spowodowało, że pani w końcu poszła do lekarza? Znaczy, długo się nie badałam. Zrobiłam serię badań po zapaleniu płuc. Pan doktor powiedział mi, że dobrze by było, gdybym poszła w końcu do ginekologa. Poszłam, pani ginekolog zrobiła mi między innymi USG piersi, no i okazało się, że jest tam guz. Jak duży był ten guz? Już nie pamiętam, bo to wie pan, no, to są już takie szczegóły. Nie był zbyt duży, był jeden, jakiś tam coś jeszcze malutkiego. Wielkość jakby też niewiele oznacza, no ale... Później badania pokazały bardziej to szczegółowo. Wiadomo było, że trzeba będzie zastosować taką i taką terapię, że trzeba będzie usunąć pierś, jestem już po mastektomii i że trzeba będzie zastosować kolejną chemię. A z naświetleniami no to jeszcze jest znak zapytania. Więc jak szybko zostało wdrożone leczenie od rozpoznania? Znaczy, ja poszłam do znajomej pani doktor ginekolog, w związku z czym no, ona od razu zadzwoniła do koleżanki i poprosiła ją, żeby jak najszybciej zrobić mi mamografię, żeby się upewnić, co to jest. Więc to było kilka dni. Później już miałam bardziej szczegółowe badania i po świętach wielkanocnych rozpoczęłam leczenie. Co powinno zaniepokoić słuchające nas kobiety, panie profesorze? Co jest takim symptomem, który natychmiast powinien skierować do lekarza? No, właściwie jest to dosyć typowa sprawa, to znaczy no w Polsce niestety kobiety nie chodzą na badania okresowe w odpowiednim wieku, które powinny być robione właśnie, żeby ewentualnie móc wykryć wczesną postać raka piersi. Myśmy prowadzili te badania przecież od wielu lat, wysyłano listy, zapraszano na badania mammograficzne, które były przecież bezpłatne. I niestety frekwencja po tych listach była, bo ja wiem, około 20%, a 80% w ogóle nie reagowało na to. Więc po pierwsze, no, konieczna jest wiedza społeczna, która niestety postępuje bardzo wolno, trzeba powiedzieć. W tej chwili wydaje mi się, ona jest już wyższa. Tym niemniej to są lata, zanim ta społeczność
dojdzie do wniosku, że jednak warto to robić. Ale pozostajemy w domowym zaciszu. Czytałem o takich symptomach jak zaczerwienienie skóry, wciągnięcie skóry sutka na przykład, czy wyczuwalne ewidentnie guzki. Ale to już jest zaawansowana sprawa. My przecież w tej chwili leczymy pacjentki, które mają tak zwaną zmianę in situ, czyli minimalną w przewodzie gruczołu sutkowego, które są naprawdę minimalne, a które już można wyleczyć. I jeżeli to trwa dłużej, no to oczywiście leczenie jest później bardziej intensywne, bo nie tylko chirurgia, ale chemioterapia, hormonoterapia, radioterapia, która w tej chwili jest też znacznie bardziej efektywna niż to było w dawnych czasach. Także naprawdę warto jest postępować w taki sposób, żeby wykrywanie było wczesne, bo leczenie wtedy jest skuteczne. Jeszcze raz powtórzę, 96% pacjentek z tak zwanym DCIS, czyli karcinoma in situ, czyli rak w przewodzie wyłącznie, minimalny rak, to jest sprawa pełni wyleczalna. No, przed nami siedzi pacjentka, która od dobrego kwadransa mówi, że ona zaraz wychodzi, że ona już gdzieś pędzi. Jak pani wpisuje tą całą terapię, to leczenie w swój kalendarz? Ile tego jest? Ile to zajmuje pani czasu? Chcę jechać, wracać do Krakowa, bo jutro mam chemię. Przed chemią muszę odpocząć. No, w związku z tym tak układam ten kalendarz według czwartkowych chemii, tak? I później piątkowego samopoczucia. Natomiast ja chcę podkreślić to, co powiedział pan profesor i o co ja apelowałam od razu wtedy, kiedy ogłosiłam, że właśnie choruję na raka piersi, żeby się badać. I mój rak nie był wyczuwany przez lekarza palpacyjnie, jak mnie pani doktor potem zbadała. Czyli pod naciskiem. To nie wyczuwała, tak? Dopiero dlatego bardzo ważne jest wczesne badanie się i kontrolowanie tego, bo wykrycie zmian właśnie najdrobniejszych może spowodować, że to leczenie będzie o wiele krótsze, szybsze i nie będzie tego zagrożenia. I ja muszę powiedzieć, że to, co już w cudzysłowie osiągnęłam dzięki publicznemu ogłoszeniu tego i o tym, że mówię o tym, bardzo wielu ludzi do mnie pisze, moje koleżanki się wszystkie przebadały, osoby z fundacji, znaczy kobiety z mojego otoczenia, ale też kobiety, których nie znam, pisały: pani Janino, obiecuję się, przebadam, bo widzę, jakie to jest ważne. I to wydaje mi się, że budowanie tej świadomości, żeby się badać, bo są te możliwości, tak? I tak jak pan profesor mówił, no niewielki procent kobiet potem zgłasza się do badania, a przecież być może, że uniknęłyby tego, co dzisiaj przeżywają na korytarzach. Hasło, które nie może nie paść w tej rozmowie, które brzmi: mastektomia. Jak pani przyjęła te informacje, że pierś będzie musiała być usunięta? Normalnie. No, jeżeli nie usunięcie piersi miałoby zagrażać dalszemu mojemu zdrowiu, no to wolę ją usunąć. Tak, taka była opinia lekarzy. I wie pan, dzisiaj są i możliwości rekonstrukcyjne, ale też nie są konieczne. Kobieta po prostu może podjąć taką decyzję. Ja nie czuję się przez to ani gorsza, ani lepsza. Po prostu no, trzeba by było odciąć rękę, bo zagrażałaby życiu. No to trzeba to zrobić, tak? Panie profesorze, czy mastektomia jest najlepszą formą terapii w raku piersi? W tej chwili właśnie dzięki temu, że rozpoznajemy coraz wcześniej ten nowotwór, to mastektomia nie zawsze jest konieczna. Właściwie lekarz powinien rozmawiać z pacjentką
i dowiedzieć się dokładnie, jakie ona ma do tego nastawienie. Ja miałem pacjentki, które mi mówiły od razu, proszę mi zrobić mastektomię, ja nie chcę nic tu więcej z tym mieć wspólnego. Ale w tej chwili, przy wczesnych zmianach w gruczole piersiowym, można zrobić tak zwaną mastektomię podskórną, czyli usuwa się gruczoł, który jest zagrożony w wielu miejscach rakiem i wkłada się protezę i odtwarza się w ten sposób piersi. Można zrobić również częściowe wycięcie, wtedy się łączy to z napromienianiem dalszej części piersi, żeby zapobiec powstawaniu w tym miejscach raka. Krótko mówiąc, dawniej mastektomia była, jak to się mówi, zawsze stosowana. W tej chwili zabiegi są mniej radykalne albo mogą być połączone z odtworzeniem piersi, jeżeli komuś na tym zależy. Z Janiną Ochojską dzisiaj o raku piersi i panem profesorem onkologii Andrzejem Kułakowskim. Państwo użyli takiego hasła, o którym mnie zaintrygowało, rehabilitacja. Ponieważ rehabilitacja kojarzy mi się z uszkodzeniem mechanicznym. Jak wygląda rehabilitacja w przypadku raka piersi? Pan profesor? Pani Janina? Proszę państwa, myśmy wprowadzili rehabilitację w raku piersi po moim pobycie w Stanach z panią doktor fizykoterapeutką Krystyną Miką w Polsce i właściwie we wszystkich ośrodkach onkologicznych w tej chwili istnieje dział rehabilitacji, który dotyczy oczywiście chorych pacjentek z rakiem piersi, ale nie tylko. Rehabilitacja w ogóle u pacjentów onkologicznych. Ale na czym ona polega, panie profesorze? Polega ona na tym, że jeżeli usuwa się węzły chłonne pachy, to czasami dochodzi do obrzęku ramienia, do uszkodzenia mięśni ramienia i tak dalej. I tutaj zaraz po zabiegu rozległym, jakim jest jednak mastektomia z usunięciem węzłów chłonnych, trzeba tą rękę odpowiednio rehabilitować. Pani doktor Mika, która była niezwykle, można powiedzieć, zaangażowana w te sprawy, stworzyła to, że we wszystkich ośrodkach onkologicznych w Polsce powstały oddziały rehabilitacji. W tym nowoczesnym Centrum Onkologii powstał wielki zakład rehabilitacji, który jest jednym z lepszych w Polsce, a nawet w Europie, jeśli chodzi o chorych na nowotwory. Dotyczy nie tylko raka piersi, ale wielu innych umiejscowień, które są operowane, czy leczone, czy napromieniane. W każdym razie otrzymaliśmy zresztą z panią doktor nagrodę ministra zdrowia za wprowadzenie tej rehabilitacji i to jest bardzo istotny element w leczeniu raka. Pani Janina, nam się wyrywa do odpowiedzi. Na przykładzie, tak? Ja mam usuniętą pierś, więc muszę dbać o to, żeby ta ręka mi nie puchła, żeby odprowadzać limfę, robić masaże, odpowiednie ćwiczenia, ale ja jeszcze chodzę o kulach. W związku z tym to zagrożenie, że ta ręka na przykład mogłaby przestać funkcjonować, u mnie jest jakby i większe, i zagrażałoby wtedy w ogóle mojej umiejętności chodzenia. Tak? Postawię to. Także absolutnie ta rehabilitacja jest konieczna i ona jest możliwa przy wsparciu fizjoterapeutów, ale też są nawet filmy instruktażowe, co kobiety mogą robić, żeby właśnie dbać o tą rękę i żeby, jeżeli na przykład są uszkodzone mięśnie, w jaki sposób ćwiczyć je, żeby rękę wzmacniać i tak dalej. Także to jest nieodłączna część leczenia onkologicznego. Pani Janino, pani zapowiedziała i zdaje się zrealizowała tę swoją obietnicę. Ja tego raka po prostu pokonam. Jest pokonany? Jestem w trakcie pokonywania, ale na dobrym etapie, uważam. Panie profesorze, czy to nie jest herezja, to o czym mówi pani Janina? Absolutnie nie. I po pierwsze, istnieją w dzisiejszych czasach naprawdę metody, które potrafią właśnie wyleczyć pacjenta. Poza tym pacjent
który ma taką wolę, jest bardzo skuteczny w stosowaniu tych wszystkich rzeczy i rzeczywiście... Motywacja. Tak, motywacja jest ogromnie ważna i jeżeli pacjent współpracuje i chce się wyleczyć, pewnie to jest połowa sukcesu. Tak. Pani zaciśnięta pięść, panie Nino, i ten uśmiech na twarzy, ta pogoda ducha świadczy tylko o tym, że rzeczywiście jest pani tutaj na zwycięskiej pozycji i trzymamy oczywiście za panią kciuki i za tę misję, której pani się podjęła, mówienia innym, że z rakiem można wygrać, że jest wyleczalny i że tak naprawdę wcale nie musi zdominować życia od początku do końca. Pani już ucieka. Wiem, że pani biegnie na pociąg do Krakowa. Proszę pozdrowić cały Kraków i Małopolskę. Dziękuję bardzo. Od nas życzymy wszystkiego dobrego, że trzymamy za panią kciuki. I tak jak powiedziałem, panie Nino, jeżeli chodzi o tego raka, diagnoza jest fatalna, bo ten rak dostał ochojską. Dziękujemy państwu bardzo serdecznie. Niezły pacjent w Radiu Z. Wracamy za tydzień, we wtorek o 21:00. Do usłyszenia i dobrego wieczoru. Michał Figurski, kłaniam się. Niezły pacjent w Radiu Z.